Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Żelowy atlas Grunt NKP nie pozostawia smug, zacieków ani wybłyszczeń. Mnie to przekonuje. Sobota, 21 dzień października, letnie Mistrzostwa Polski w Szczyrku, skalite, naprawdę letnie. Tak, naprawdę letnie, nie wiem, czy nie pamiętam chyba, żeby aż tak było letnio podczas tych letnich Mistrzostw Polski, no bo z reguły w październiku to jednak u nas te temperatury i aura zgoła inne, bardziej już takie jesienno-zimowe, tymczasem dzisiaj no, jest cieplej niż podczas niejednych zawodów letniego Grand Prix. Jesteśmy tutaj w samych t-shirtach i to absolutnie nie przesada, bo ja żałuję, że nie mam shortów. Ja też żałuję, to naprawdę wariactwo, bo wczoraj, kiedy o godzinie 15 wyjeżdżaliśmy z Gdańska, plus 3 stopnie, zimowe opony, taki deszcz, który już nie chciałby być deszczem, bardziej śniegiem, dojeżdżamy do Szczyrku, a tutaj? A tutaj 24 stopnie, takie ciepłe podmuchy wiatru, takie jak z jakiegoś piekarnika, no totalnie inna aura, niczym jakbyśmy się przenieśli gdzieś na południe Europy. Naprawdę, no dziwna ta pogoda, dziwna ta aura, ale najważniejsze, że ten wiatr, który jeszcze w nocy i nad ranem bardzo mocno wiał, powoli cichnie. No zresztą przejdziemy do tego jeszcze za chwilę. Otóż to, bo teraz każdy, kto jest w Szczyrku, może się zaniepokoić, czy będą skakać, czy te zawody się odbędą. Naszym zdaniem przede wszystkim dzisiejszy sobotni wieczorny konkurs indywidualny to się odbędzie. Tak, na pewno może być pewien problem jeszcze z treningiem tutaj, który jednak tych zawodników jest niemal 100. Trzeba przeprowadzić i trening, i kwalifikacje. To się wszystko może trochę przedłużać, trochę być problematyczne, bo te podmuchy chwilami wciąż są mocne, ale wierzymy, że im bliżej tej rywalizacji wieczornej, tym będzie ta pogoda lepsza, ten wiatr będzie cichy i no, sam konkurs nie powinien być zagrożony, więc oby się udało przeprowadzić ten trening zgodnie z planem, a wtedy wszystko już jakoś pójdzie. Tak jest, Tadeusz powiedział, prawie 100 zawodników na starcie i to nie jest kłamstwo. My mamy 15 skoczkiń i 82 skoczków. Taka była lista zgłoszeń, to będzie jeszcze weryfikowane teraz przed samymi zawodami, ale jak wygląda program? Ja się muszę tutaj wesprzeć programem na skijumping.pl. 17.45, oficjalny trening. Wiemy, że nie wszyscy w nim wystartują, pewnie wielu będzie to taka wybrakowana trochę seria, ale potem 19. seria prób na kobiet, 19.15, kwalifikacje mężczyzn, 20.31 seria konkursowa kobiet, to już w TVP Sport, no i także w Telewizji Polskiej. Pierwsza seria mężczyzn to 20.45, no i rozpędem także niedziela. 10. seria próbna, 11. konkurs drużynowy mężczyzn. Ta niedziela ma być niespokojna pogodowo. Tak, ma być gorzej, bardziej niespokojnie, ma się ochłodzić. Temperatura około 10-12 stopni, do tego ma przyjść mocny opad deszczu. No i ten wiatr ma być też zmienny, nie taki mocny jak powiedzmy wczoraj wieczorem, ale jednak 7-8 metrów na skoczni, no to jest już dużo. I może być problematycznie. No mamy nadzieję, że jednak ten kierunek będzie w miarę korzystny, że skocznia będzie osłonięta, że uda się te jutrzejsze zawody przeprowadzić, ale na razie skupiamy się na dniu dzisiejszym i mamy nadzieję, że dziś zobaczymy fajną rywalizację, równą i wygra po prostu najlepszy skoczek. Rok temu wygrywali w Zakopanem Nicole Konderla i Dawid Kubacki. W Klingenthal mieliśmy taki przekrój formy biało-czerwonych i kobiety, i mężczyźni, ale brakowało tam Kamila Stocha. Kamil Stoch wznowił treningi na skoczni, skakał już na torach lodowych w Zakopanem. No i trochę się martwiliśmy, czy ta decyzja, że tutaj wracamy na tory letnie porcelanowe, no bo nie da się tego lodu w takiej pogodzie utrzymać, czy to jakoś wpłynie na technikę skoku. Kamil Stoch nas uspokaja. Tak, Kamil Stoch mówi, że to właściwie nie ma wielkiego znaczenia, że jeden skok właściwie na takich torach wystarczy, żeby znowu się przestawić. Jest to taka nietypowa jednak sytuacja, bo Kamil też mówił, że on nie pamięta tak naprawdę, kiedy mieli tak, że już zaczęli skakać na lodzie, a potem nagle trzeba było wrócić na ten najazd porcelanowy. W tym przypadku tak właśnie będzie. No, trochę nas to zastanawia, jak to wszystko wyjdzie, ale to są profesjonaliści, bardzo doświadczeni zawodnicy i myślę, że no nie będzie wielkich kłopotów. Z dużym zainteresowaniem będziemy śledzić tę rywalizację naszych najlepszych zawodników, a może ktoś tam właśnie nowy, ktoś młody się jeszcze wkradnie na podium. No, mogą być naprawdę ładne i ciekawe zawody. I to będzie puenta tego meldunku ze Szczyrku. No nieprawdopodobne, że za miesiąc z małym dodatkiem mamy stać gdzieś tam w Laponii pośród reniferów w Śnieżycy.
Tak, no z małym dodatkiem. Faktycznie, no aż nie wydaje się to prawdopodobne, że niedługo tutaj już rusza sezon zimowy, no ale to taka specyfika października w Polsce, szczególnie tutaj na południu. Bywają takie ciepłe dni, ale nie ma co się łudzić. Tam gdzie na północy Finlandii, tam już śnieżyło, już i w Norwegii, i w Finlandii, i w Szwecji, tam już powiało zimą i myślę, że zobaczymy inaugurację Pucharu Świata w pięknej, białej, zimowej scenerii. No i zawodnicy też się już chyba cieszą, gdy poczują ten zapach zimy, to też od razu czuć ten smak rywalizacji. Tadeusz mówi, że taka specyfika października, to ja dodam, że czekamy do listopada, kiedy trochę śniegu popada. Tym artystycznym akcentem kończymy.